Witam serdecznie, witaj Piotrze, witajcie wszyscy nasi słuchacze. Zapraszamy Was do Lubina już teraz, chociaż piknik wojskowy rozpocznie się tak naprawdę o godzinie 13.30, ale podpowiem, że teraz już można wejść na sprzęt wojskowy, no właśnie na takim wyjątkowym sprzęcie po prostu stoję. Co to za sprzęt? Witam serdecznie. Starszy kapral Mazurkiewicz, Marek 10. Brygada Kawalerii Pancernej. Jest to czołg Leopard 2A4. To nie jest ten czołg, który większość z nas zna z filmu Czterej Pancerni i Pies. Nie, to nie jest ten czołg. Jest większy, jest mniejszy, czym się różni? No jest większy na pewno od tego z Czterech Pancernych. Powiedzmy o smaczkach tego potężnego czołgu, to znaczy, no można z niego strzelać, rzecz jasna, ale jaki jest jego zasięg? No, zasięg jego jest tak skuteczny ogień do 2,5 kilometra. Czyli mówimy, że wówczas, kiedy strzelamy z tej lufy, bo można i strzelać z karabinu. Tak, można strzelać z karabinu. Dobrze, ten potwór przyjechał tutaj na własnych gąsienicach, czy został jednak przyciągnięty na jakiejś dłużycy, lawecie? Starszy szeregowy specjalista Rytek Paweł, 10. Brygada Kawalerii Pancernej. Dzisiaj przyjechaliśmy na zestawie, który tutaj stoi przed nami, niskopodwoziowym, nowym zresztą sprzęcie wprowadzonym do naszej jednostki. Czyli na własnych gąsienicach nie dotarł tutaj ten sprzęt? Na własnych gąsienicach byśmy też dotarli, ale nie ma takiej potrzeby. Tym bardziej, że kiedy jedzie na własnych gąsienicach, to pali jak smok. Pali 800 litrów, ale nie ma takiej potrzeby, gdyż są warunki pokojowe i korzystamy z zestawu. Jasne. Wszystko jasne. Tutaj pierwsi zainteresowani już wchodzili na ten czołg, zaglądali do środka. Do środka nie wpuszczacie? Wpuszczamy do środka, tak. Dobrze, no to w takim razie zajrzyjmy do czołgu od kuchni i mówię to słowo nieprzypadkowo od kuchni, albowiem, no właśnie, i takie kuchenne tutaj słowa można znaleźć w czołgu. No można znaleźć, tak. No to proszę zdradzić naszym słuchaczom tajemnicę. No, czołg Leopard 2-4, są cztery osoby, jest to działonowy, ładowniczy, kierowca i dowódca. No i dlaczego ja mówię o tej kuchni? Albowiem w czołgu wożone są również kluski, ale to już taka, to już żargon wojskowy, może to i tajemnica, ale jak już padło słowo, to co to są te kluski? To jest amunicja do czołgu Leopard 2-4. Ile tych klusków czy klusek się tutaj zmieści? 45. Dobrze, cztery osoby są. Czy kto to jest działonowy? Tak? Działonowy jest to żołnierz, który strzela. To nie jest ten, który kieruje czołgiem? Nie, ten, co kieruje, to jest kierowca. A oprócz działonowego i kierowcy, kto jest jeszcze w czołgu? Jeszcze jest ładownicy. Ładowniczy i dowódca tutaj za nami. Czyli ładowniczy, ładowniczy, tak? Ładuje armatę i też ma właśnie dostęp do kolejnego słowa, czyli pieca, aha, w którym znajdują się kluski. Ale czyli te kluski jednak są wkładane do pieca. Tak. No istna kuchnia, rzeczywiście. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie do Lubina. Tutaj trwa piknik wojskowy. Takich właśnie ciekawostek możecie się dowiedzieć od wojskowych, którzy są dla Was, są tutaj na miejscu, czekają. I powiem dla pań taką jedną tajemnicę. Jeszcze kilka lat temu, kiedy wdrapywałam się na czołg, no to ciężko szło, bo nie było schodków. Dziś nawet podstawione są schodki, więc i panie nawet w szpileczkach będą mogły wejść. I już wchodziły. Widziałam, tutaj sobie robiły i selfie, i zdjęcia, więc mnóstwo atrakcji. Przybywajcie już teraz, choć piknik zaczyna się o 13.30, ale teraz jest trochę luźniej i właśnie na spokojnie można te wojskowe maszyny podziwiać.